promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania na całym świecie. To główne założenia projektu Global Silesia. Ogólnie około 250 przedsiębiorców zostanie objętych tym wsparciem. To się oczywiście wszystko dzieje w procedurze konkursowej, więc Orzeł Maszakowski na swoich stronach internetowych publikuje takie zaproszenie do konkretnych wydarzeń, w których będzie uczestniczył, to będą targi medyczne czy inny rodzaj targów. Więc tutaj zapraszamy tych przedsiębiorców w tym działaniu i weźmiemy udział w województwie śląskim w ponad 50 takich ważnych wydarzeniach światowych, gdzie chcemy być obecni. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z regionu, którzy dzięki dofinansowaniom mają szansę na inwestycje oraz udział w targach na całym świecie. Bierzemy udział w targach już od dłuższego czasu. Obecnie mamy 51 dystrybutorów na całym świecie, ale staramy się poszerzać nasze rynki o nowe, właśnie typu Kazachstan i Stany Zjednoczone. Tam właśnie chcemy się spotkać z nowymi przedsiębiorcami, którzy pomogą nam się rozwijać za granicą. Korzystamy właśnie z projektu internacjonalizacji, aby móc bardziej jeszcze promować nasze wyroby na rynkach głównie europejskich, Szwecja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, także staramy się, żeby nasze produkty były w wielu krajach, aczkolwiek już są w wielu krajach, ponieważ eksportujemy do ponad 30 krajów na świecie, łącznie z Chinami. Ambasadorem projektu został Witold Bańka. To jest element takiej szerszej perspektywy pokazywania Śląska, promocji Śląska. Ja też dziękuję za zaproszenie do tej roli ambasadora ekonomicznego, gospodarczego naszego regionu. Też już pracuję wespół z Urzędem Marszałkowskim, Zarządem Województwa nad tym, aby nawiązać kolejne partnerstwa, współpracę z innymi regionami, nie tylko z Europy, ale także z innych kontynentów. Na projekt Global Silesia Zarząd Województwa przeznaczy 25 milionów złotych, z czego ponad 20 milionów to unijne dofinansowanie.